Kłaniamy się Państwu przy niedzielnej porannej kawie. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą. Wiktor Wysocki realizuje naszą transmisję wideo w mediach społecznościowych, a Karol Furtak jest wydawcą audycji i będzie już za kilkanaście minut odbierać od Państwa telefony. A jeśli miałbym przedstawić naszego dzisiejszego gościa, to powiedziałbym tak. Chopin w Ojcowie, Szymanowski w Zakopanem, Sałajczyk w dwójce. Piotr Sałajczyk, pianista. Dzień dobry. Cześć, Piotrze. Dzień dobry, cześć, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Przedstawiłem cię w kontekście tych dwóch wielkich nazwisk i postaci polskiej muzyki, bo jesteś szefem artystycznym dwóch festiwali poświęconych właśnie Chopinowi w Ojcowie, a Szymanowskiemu w Zakopanem. Dziś ten zakopiański festiwal ma swój ostatni akord. Porozmawiamy więc o tym, bo też już mówiłeś na antenie dwójki o zakopiańskich dniach Karola Szymanowskiego, no ale też będziemy rozmawiać o tym, co nowego i ważnego dzieje się w twoim artystycznym życiu, w życiu pianisty, pedagoga, profesora, wykładowcy katowickiej uczelni, no ale także redaktora dzieł Juliusza Zarembskiego, wykonawcy dzieł fortepianowych muzyki dawniejszej, nowszej i najnowszej, inspiratora dla kompozytorów, którzy piszą dla ciebie rzeczy na fortepian z orkiestrą, koncerty fortepianowe i nie tylko. Jednym słowem, życie artystyczne pełne wyzwań, no i pełne nowych, wspaniałych dokonań. Piotrze, zacznijmy może od tego festiwalu, który dzisiaj się kończy. Przypomnij, na co jeszcze słuchacze, goście Zakopanego mogą liczyć tego ostatniego dnia? Dzisiaj mamy ostatni dzień i mamy wielki finał. Mamy aż dwa koncerty w dniu dzisiejszym. O 12:00 w Willi Atma wykona kwartety smyczkowe Aperto String Quartet, młody kwartet z Katowic, laureat uczelnianego konkursu kameralnego. A o 19:00 w hotelu Belvedere koncert, na którym gościmy Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, którą poprowadzi maestro Paweł Przytocki, oraz wystąpią fantastyczni soliści. Jakub Kuszlik, pianista, wykona koncert e-moll Fryderyka Chopina, a Jakub Muras nauczył się specjalnie na finał festiwalu koncertu na saksofon altowy i orkiestrę smyczkową Krzysztofa Meyera. Oprócz tego w programie Nocturne Romana Palestra i transkrypcja tańca z harnasiów Karola Szymanowskiego na orkiestrę smyczkową. Czyli to jest ten ostatni akcent festiwalu. Bardzo bogato to brzmi, muszę powiedzieć. Ty od ubiegłego roku jesteś prezesem Towarzystwa Muzycznego imienia Karola Szymanowskiego. Od roku zatem tobie przede wszystkim, jak sądzę, podlega programowanie tego festiwalu. Ten wątek przewodni, który pojawia się w tym roku, to są emigranci. Karol Szymanowski emigrantem w ścisłym znaczeniu tego słowa nie był, chociaż no wiadomo, że ostatnie chwile swojego życia spędził za granicą, że wiele podróżował, no był człowiekiem, że tak powiem, o bardzo szerokich światowych horyzontach. Jak ten wątek emigrancki łączysz i wiążesz z postacią Karola Szymanowskiego w programie tegorocznego festiwalu? Czuję potrzebę szerokiej odpowiedzi na tę kwestię. Więc przede wszystkim w Towarzystwie Szymanowskiego jest tak i było tak, że ten odchodzący prezes programował kolejną edycję. W tym przypadku to profesor Arkadiusz Kubica wymyślił właściwie tę ideę emigracyjną, żeby zderzyć tych kompozytorów emigracyjnych z Szymanowskim. No i ta idea przyświecała również mnie, ja może rozbudowałem siłą rzeczy, no, programowanie festiwalu jest zderzeniem tego, co się chce z tym, co się może. Więc ten kształt pierwotny ulegał wielu przekształceniom, ale myślę, że efekt finalny jest niezwykle interesujący. Karol Szymanowski, właściwie jakby spojrzeć na życiorys, to był emigrantem od lat młodości, bo jednak musiał opuścić Tymoszówkę w czasie I wojny światowej. No i ten majątek tymoszowiecki przepadł, słynne fortepiany wrzucone do jeziora. Gdzieś tam są na kartach życiorysu Szymanowskiego.
No, później wiadomo, że mieszkał w Warszawie, w Zakopanem i rzeczywiście był człowiekiem niezwykle światowym. Myślę, że emigracja jako motyw przewodni festiwalu jest bardzo tematem aktualnym, ponieważ docieramy również do emigracji ukraińskiej, tej wojennej, teraz tej ostatniej, i pojawiają się kompozytorzy ukraińscy w programie naszego festiwalu. Na koncercie inauguracyjnym na przykład miała premierę kompozycja Bogdana Krivopusta, który przyjechał z Kijowa do Katowic i napisał na otwarcie festiwalu Kołomyjki na orkiestrę, tak naprawdę to na zamówienie Orkiestry Muzyki Nowej, czyli na taki pojedynczy skład smyczkowy i z instrumentami pozostałymi. Cofając się w czasie, następnym takim etapem emigracji będzie ta emigracja, można powiedzieć, perelowska, komunistyczna, tak? Roman Palester, Andrzej Panufnik, którzy opuścili ojczyznę w latach 50. Docieramy do emigracji przedwojennej, Mieczysław Weinberg, Aleksander Tansman, i sięgając jeszcze głębiej w przeszłość, docieramy na końcu do Fryderyka Chopina, który też w przededniu powstania listopadowego wyjechał z Warszawy i już nigdy do ojczyzny nie powrócił. Także myślę, że publiczność bardzo docenia nasze działania, które odbywają się też w niezwykłych wnętrzach zakopiańskich. Często są to zabytki architektury drewnianej, architektury witkiewiczowskiej. Na przykład mieliśmy spotkanie autorskie w domu pod Jedlami z profesorem Krzysztofem Meyerem, który jest takim naszym gościem specjalnym festiwalu, i przez cały festiwal jego kompozycje się przewijają. A profesor Meyer właściwie też jest emigrantem, myślę, że szczęśliwym emigrantem, ponieważ dzieli swoje życie od wielu lat pomiędzy Niemcy a Polskę. W Niemczech jest profesorem w Kolonii, no i w Polsce też wykładał w Krakowie i w Poznaniu. Także myślę, że temat emigracji jest bardzo ciekawy i te koncerty nam się bardzo pięknie ułożyły, a nawet najpiękniejsze koncerty nie mogłyby istnieć bez fantastycznych wykonawców. I mieliśmy ich całą plejadę, dzisiaj też mamy wspaniały zespół i solistów. Także bardzo się cieszymy, że Zakopane przez te 10 dni, dla nas przynajmniej, żyje Szymanowskim i pewną taką moderną. 10 dni, 12 koncertów. Taki był, jest program festiwalu, który dziś dobiega końca, 46. Festiwal Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Ten wątek emigracyjny, wątek emigrantów, o którym tak obszernie teraz mówiłeś, czy poza tym, że to jest oczywisty element biografii kompozytorów wymienionych przez ciebie, czy wyczuwasz jakąś myśl, jakąś atmosferę, coś wspólnego, co ten emigracyjny moment w biografiach twórców pozostawia w ich muzyce? Myślę, że niełatwo odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że nawet jest to niemożliwe, bo no, jeśli spojrzymy chociażby na twórczość Chopina, to oczywiście mamy takie elementy, prawda, że i relacje, i nawet w jego listach się pojawiają takie wątki, kiedy on no, nie może brać na przykład udziału w powstaniu i piorunuje na fortepianie, tak zacytuję fragment jego listu, tak? No tak, i potem pojawia się jeszcze ten żal, o którym pisze list, Franciszek List, definiując pewien idiom twórczości Chopina, i który pewnie jest tym właśnie żalem emigranta, człowieka, który nie z własnego wyboru musi przebywać poza swoim miejscem na ziemi, poza swoją ojczyzną. A w twórczości innych kompozytorów właśnie jest żal, nie ma tego żalu? Są emigranci z wyboru i emigranci przymusowi? No z pewnością tak jest. A czy jest żal?
Myślę, że w naszym kręgu kulturowym, mówię o Polsce, o kulturowym polskim kręgu, ten żal pojawia się. Pewna tęsknota i pewna taka, pewien splin, pewna wrażliwość specjalna. I to i myślę w polskiej szkole kompozytorskiej, tej dwudziestowiecznej też na pewno będzie dostrzegany. Tak przychodzi mi do głowy ktoś, kto nie był emigrantem, ale u którego te aspekty są bardzo wyraźne. Dla mnie jest to Henryk Mikołaj Górecki i jego twórczość na przykład. A powiedz mi, skoro już zamykamy wątek tegorocznego festiwalu, skoro dziś dobiega on końca, czy już masz wizję festiwalu przyszłorocznego, tematu, jakiegoś wątku głównego? Przyznam, że tak. Przyznam, że mam i A dzielę się już się. Tu. Dzielę się z moimi, no, jak mam ich nazwać, współpracownikami. Jest nas tu kilka osób. Nie da się zrobić festiwalu w pojedynkę. Jesteśmy tu razem z Towarzystwem Muzycznym Karola Szymanowskiego. Jest pan wiceprezes Arkadiusz Kubica obecny. Jest Agnieszka Nowogzy, która zapowiada wszystkie koncerty, jest moja żona, która zajmuje się mediami społecznościowymi i dokumentacją wydarzeń. Jest nas kilka osób i jeśli chodzi o temat przyszłorocznej edycji, to wyobrażam sobie przede wszystkim, że festiwal rośnie, że festiwal się rozrasta i że festiwal stanie się festiwalem międzynarodowym. Wrócę jeszcze na moment do nazwy, bo przez wiele lat, to w tej chwili mamy 46. edycję, przez wiele lat były to Dni Muzyki Karola Szymanowskiego. Tak, ja nawet jakoś przyzwyczajony byłem do tej nazwy i ją przywołałem na początku, ale to już nie są dni, to jest festiwal po prostu. W tej chwili jest to festiwal, znaczy od tego roku nazwaliśmy to festiwalem, bo wydaje nam się, że Dni Muzyki są czymś bardziej kameralnym, a festiwal jako święto muzyki, czym w tej chwili te nasze wydarzenia się stały, bo jednak bardzo dużo ich planujemy i produkujemy, jeśli można tak powiedzieć, myślę, że zasługuje już na rangę festiwalu to nasze wydarzenie zakopiańskie. A w przyszłym sezonie chcielibyśmy, żeby był to festiwal międzynarodowy i wymyśliłem sobie taką pierwszą ideę, że będzie to Młoda Polska, Młoda Europa i skierujemy się w kierunku pewnego konkretnego państwa, na przykład w kierunku Rumunii i przywieziemy muzykę stamtąd. Muzykę poważną, ale może też nie do końca poważną. Wsłuchujemy się też w głosy naszych słuchaczy, naszych obserwatorów i na przykład od wielu lat chcielibyśmy urządzić koncert czy koncerty jazzu. Szymanowski na jazzowo, no może tego to tak już się nie chciał zdarzało. Nazywać, ale... To już było, tak, to już tak, się zdarzało. Tak, oczywiście, tak. Tak, ja. Ale nie wiem, czy w Zakopanem było to takie intensywne, więc chcemy w ten sposób się rozrastać i nawiązujemy kontakty z nowymi miejscami, co też bywa trudne. I takie planowanie i rozmowy o ogółach i szczegółach rzeczywiście zajmują bardzo dużo czasu. No ale mamy już takie pierwsze jakieś idee, jeśli chodzi o rok 2024. Pierwsze, to ja w tym momencie stawiam muzyczną pauzę, życząc, żeby twoje zamierzenia związane z przyszłorocznym festiwalem spełniły się. Zwracam też państwa uwagę, festiwal, a nie dni, i to jest zmiana nie tylko semantyczna, ale także jakościowa i ilościowa. No a teraz proponuję, żebyśmy na chwilę powrócili do festiwalu ubiegłorocznego i to ze sprawą nagrania, którym chciałeś się podzielić i które będzie zarazem punktem wyjścia do dalszej części naszej rozmowy, czyli do twoich relacji ze współczesnymi kompozytorami, twoich zamówień kompozytorskich i płynących od ciebie inspiracji, co jest dla mnie wątkiem bardzo intrygującym, bardzo ciekawym i myślę, że dla państwa również. Posłuchajmy zatem. To chyba miał być koncert fortepianowy, prawda? Na początku? Tak, tak. A wyszła, w cudzysłowie, wyszła rapsodia. Ale jak posłuchamy, to powiem dlaczego.
To posłuchajmy w takim razie. Zbigniew Bargielski i Rapsodia na fortepian z orkiestrą. Nagranie z finału ubiegłorocznego festiwalu Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Orkiestra Śląskich Kameralistów pod kierunkiem Marka Wroniszewskiego. Piotr Sałajczyk przy fortepianie, rzecz jasna. Thank you.
Rapsodia na fortepian i orkiestrę. Zbigniew Bargielski to kompozytor. Piotr Sałajczyk, gość audycji Cafe Muza przy fortepianie, Orkiestra Śląskich Kameralistów i Marek Wroniszewski. Nagranie z finału ubiegłorocznego festiwalu Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Ja zapraszam Państwa, słuchaczy, do rozmowy z naszym gościem. 22 645 22 22. Zapraszamy do dialogu, do rozmowy o muzyce, o Szymanowskim, o festiwalu, o tym wszystkim, co dotyczy działalności artystycznej naszego gościa. A my, Piotrze, wracamy do tego właśnie wątku, czyli do koncertu, który stał się Rapsodią i dlaczego, i co jeszcze wynika z twoich ze współczesnymi kompozytorami. Obiecałeś, że wyjaśnisz, właściwie... dlaczego Rapsodia, a nie koncert, przypominam. Tak, tak, zastanawiam się, jak zacząć. Dlaczego Rapsodia? Myślę, że wielu współczesnych kompozytorów odczuwa pewien niepokój na myśl o napisaniu koncertu fortepianowego. Brzemię jest jednak duże. Ta ogromna tradycja klasyczno-romantyczna to jest, myślę, pewien aspekt, który wielu odrzuca właściwie od onieśmiela. Takiego zamówienia. Profesor miał bardzo mało czasu i pamiętam, jak bardzo się wzbraniał w swojej skromności, żeby pisać koncert fortepianowy, i z jednej strony znalazł może pewien wytrych, żeby nazwać ten utwór Rapsodią, ale pełen tytuł to jest Rapsodia 2022. I to nie jest nigdzie zapisane w nutach, ale to był moment, kiedy rozpoczęła się wojna. Profesor pisał na wiosnę 2022 roku Rapsodię. I pamiętam, że w rozmowach z nim ten temat wojny się przewijał. Temat tragedii narodu. Temat zniszczeń. I tam dalej, jakbyśmy słuchali, ta Rapsodia składa się z trzech części. Wysłuchaliśmy prologu, później jest druga część działanie i później epilog. W kuluarach kompozytor właśnie mówił, a może nie w kuluarach, tylko w rozmowach ze mną, że właśnie druga część to są zgliszcza, tam nie ma nic. A dopiero pewna nadzieja kiełkuje w części trzeciej, ostatniej. I to było bardzo poruszające i myślę, że mimo, że takie słowa nie padły ze sceny, ani właśnie nie są nigdzie zapisane, to publiczność i wykonawcy to bardzo czuli. Pamiętam ten wieczór jako coś bardzo specjalnego, bo panowało jakieś takie ogólne wzruszenie. Więc myślę, że to jest wspaniałość takiego zamówienia i wspaniałość obcowania z kompozytorem, z twórcą. Każdy kompozytor to jest osobny świat, prawda? Słyszymy akurat w przypadku profesora Bargielskiego wyraźnie, że on jest osobny, że tej twórczości właściwie nie da się za bardzo do niczego odnieść, do niczego porównać. Tam są jeszcze instrumenty etniczne, takie delikatne, perkusyjne, które moi koledzy smyczkowcy mieli ze sobą. Kompozytor przed koncertem im je rozdał i tam później będzie słyszalny na przykład oceaniczny bęben imitujący szum fal. Więc to są spotkania z muzyką zupełnie wyjątkowe, prawda? Trochę wybiegające od pewnego standardowego repertuaru. No i ma się poczucie, że się coś tworzy. Tworzy się może na jeden raz, tworzy się może na więcej razy, ale ta publiczność ma okazję obcować z czymś po raz pierwszy, prawda? Wykonywałem tydzień temu również utwór na fortepian i orkiestrę. Myślę, że możemy wrócić do tego tematu, ale za chwilę. Natomiast dyrygował maestro Florenzi, który miał długą przemowę do pełnej sali w Krośnie i który uświadamiał publiczności, jaki spotkał ich zaszczyt, że oni i tylko oni będą słyszeli ten utwór po raz pierwszy. Ja myślę, że to w Krośnie zrobiło duże wrażenie na publice, takie przygotowanie. Ale rzeczywiście jest to pewna esencja takiego działania, takiego zamówienia.
u kompozytora. Powiedziałeś, że być może na jeden raz, i to bardzo jest też intrygujące i ciekawe, co powiedziałeś o tym prawykonaniu i tych słowach maestro Florencja, który mówi o zaszczycie uczestniczenia w tym pierwszym objawieniu nowego dzieła, ale z drugiej strony myślę, że większość z nas ma takie poczucie, że raz to jest za mało. I tu nie chodzi o ambicje kompozytora, tylko o to, żeby wgłębić się w dzieło. Pomyśl, ile ty potrzebujesz czasu, przemyśleń. Już nie mówię o pracy czysto warsztatowej, ale właśnie tego rozpoznania istoty dzieła, zanim przedstawisz je publiczności. A potem publiczność przychodzi i ma, no i ma ten zaszczyt, ale zarazem staje wobec wyzwania, zmierzenia się z czymś zupełnie nowym. Kiedyś kompozytorzy, pisząc w tych utartych kanonach formalnych Allegra sonatowego, formy sonatowej, często stosowali te powtórki, te repetycje, które dla nas czasami są jakimś takim zbędnym powielaniem materiału, ale prawdopodobnie też chodziło o to, żeby dać publiczności szansę na osłuchanie się, na powrót do tematów, na rozpoznanie struktury dzieła. Nie uważasz, że raz to zdecydowanie za mało? I co zrobić, żeby było więcej niż raz? No, to jest temat trudny do rozmowy i taki bardzo zaglądający do kuchni. No ja myślę, że to jest bardzo ciekawe w tym świecie, ta kuchnia. Tak, znaczy, jeśli chodzi o taki duży utwór, prawda, na duży skład, to są wyjątkowo trudne rozmowy i trudne sytuacje. I myślę, że wielu decydentów no, po prostu jest zmuszonych dbać o publikę też w taki sposób, że się boi przedstawić taką rapsodię, taki czy koncert fortepianowy. Właśnie tydzień temu w niedzielę w Krośnie na finał Young Arts Festival wykonywałem koncert fortepianowy Andrzeja Karałowa. I myślę, że udało nam się coś przedstawić takiego, co nawet w tym pierwszym razie zrobiło wielkie wrażenie na publiczności. Poza tym ja tak myśląc o twoim pytaniu, stawiam się w roli słuchającego. No i przychodzę na koncerty choćby festiwalowe i też słyszę pewne utwory po raz pierwszy. No i zawsze jest to jednak taka... Ten odbiór dla mnie jest impresją, prawda? Nie jestem w stanie prześledzić nawet dokładnie formy czy zakamarków tego dzieła, które prześledzam, kiedy przygotowuję. Jestem słuchaczem, który nastawia się na odbiór utworu jako całości. I to myślę, że też jest sztuką wykonawcy, żeby tak spójnie przedstawić i interesująco nową partyturę, ale przecież też nie tylko nową, dotyczy się to właściwie, to co mówię, dotyczy właściwie każdej partytury, żeby przedstawić w taki sposób, żeby słuchacz bardziej czy mniej zaznajomiony, wyrobiony, no, otrzymał porcję sztuki, którą jest w stanie odczytać. Myślę, że to jest no, pewna taka misja nas, żeby właśnie znikała ta szyba pomiędzy słuchaczem a muzyką współczesną. Wspomniałeś koncert Andrzeja Karałowa, ten wykonywany przez ciebie przed tygodniem. To mamy tak, Zbigniewa Bargielskiego, Andrzeja Karałowa, ale także Alka Nowaka i Aleksandra Lasonia. I co łączy tych czterech kompozytorów? To, proszę Państwa, Piotr Sałajczyk, tu obecny w rozmowie. Myślę, że nie tylko, ale... Pewnie nie tylko, ale jest pewien wspólny wątek, bo to ty jesteś tym inspiratorem, to ty skłoniłeś tych twórców do napisania ich koncertów fortepianowych, jakkolwiek to nazwać, utworów koncertujących na fortepian z orkiestrą. I sam powiedziałeś o tych trudnościach w pokonaniu pewnego oporu, tej nieśmiałości wobec wielkiej muzycznej tradycji tego gatunku, tej formy. Jak to wygląda? Powiedz, jak ty negocjujesz z kompozytorami napisanie koncertu fortepianowego? Gdzie leży granica między twoimi oczekiwaniami, a może wymaganiami,
a tym, co z kolei chciałby, czy chce wręcz zrealizować kompozytor. Myślę, że to jest, że moje wymagania to bardzo delikatna materia i chyba właściwie nie poruszam, nie pytam, czy nie wymagam od twórcy no, pewnych określonych zasad, aspektów, które mnie interesują. Muszę jeszcze leciutko sprostować, że na przykład jeśli chodzi o Aleksandra Nowaka, to piszę, ja będę prawykonywał, ale na przykład Filharmonia Śląska zamówiła u niego koncert fortepianowy. Jeśli chodzi o Aleksandra Lasonia, to namawiam go od wielu lat, ale też nigdy w konkretnych słowach, tylko właściwie, no, panie profesorze, mówię, bardzo chciałbym, żeby profesor napisał koncert fortepianowy. Profesor się wzbraniał, ale w końcu przy którymś spotkaniu stwierdził, że już zaczął. Nagle okazało się, że ma prawie całą pierwszą część. Więc to są też takie miłe niespodzianki. A przepraszam, że ci przerwę. Czy profesor Lasoń pokazał ci tę pierwszą część? Podzielił się z tobą swoimi pierwszymi ideami? Tylko słownie. Wiem, mniej więcej opowiadał mi, natomiast nie widziałem jeszcze nut, nie widziałem partytury. Aleksander Nowak oddał właśnie do PWM-u partyturę, więc w tej chwili produkują się głosy. Koncert będzie prawykonany w połowie grudnia w Filharmonii Śląskiej. I jeśli chodzi o na przykład profesora Lasonia, to on już ma na koncie utwór na fortepian z orkiestrą. Zresztą profesor jest znakomitym pianistą. I kiedyś otrzymał nagrodę miasta Bonn za drugą symfonię koncertującą na fortepianie orkiestry. Jest nawet jedno bardzo stare nagranie na żywo. No właśnie, ale wiele lat próbowaliśmy z profesorem skłonić jakąś instytucję do wykonania tego utworu i niestety bezskutecznie. Myślę, że ten czas w końcu nadejdzie, ale to właśnie no nie są łatwe rozmowy. 22 645 22 22. Czekamy na Państwa telefony. Zapraszamy do rozmowy z Piotrem Sałajczykiem, pianistą, prezesem Towarzystwa Muzycznego imienia Karola Szymanowskiego, artystycznym szefem Festiwalu Szymanowskiego w Zakopanem, festiwalu, który dziś dobiega końca, ale który będzie miał swoją odsłonę oczywiście za rok. No a ja też zapraszam Państwa do nadsyłania pytań mailem andrzej.sulek@polskieradio.pl. Piotrze, jeszcze chciałbym troszkę przy tym temacie koncertów fortepianowych pisanych z Twojej inspiracji czy z Twojej zachęty pozostać i spytać Cię o to, jak dalece ty byś chciał wpływać na kształt tego koncertu? Bo powiedziałeś, że ty właściwie takiego wątku nie podejmujesz, ale no myślę, że jakieś... Może inaczej. Zwracając się do konkretnych kompozytorów z taką propozycją czy z taką zachętą, no na coś jednak liczysz, bo wybrałeś tych, a nie innych. Więc na czym polega ten... Gdzie jest ten klucz? No właściwie odpowiedź tkwi w pytaniu, ponieważ zwracam się do takich, a nie innych, więc nie jest tak, że nie znam ich twórczości, tylko właśnie znam ich bardzo dobrze. I przeważnie są to też pianiści. Na przykład Andrzej Karałów jest fantastycznym muzykiem i pianistą i sam wykonuje swoje utwory i gra kameralnie i solowo. I to nie jest też pierwszy raz, kiedy akurat wykonuję utwór Andrzeja, bo w zeszłym roku na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku wykonywałem trio na sopran, skrzypce i fortepian, które też zamówiłem, czy festiwal zamówił, ale to było z mojej inspiracji właśnie, żeby zapytać Andrzeja Karałowa, czy by dla nas nie napisał takiego utworu o Marsz Szymanowski. Zresztą, bo graliśmy koncert monograficzny z dziełami kameralnymi Karola Szymanowskiego. Ja tam jestem w trakcie takiej rezydencji artystycznej trzysezonowej i w zeszłym roku właściwie ją zacząłem od takiego prawykonania
oprócz tych utworów na skrzypce i na sopran i na fortepian Karola Szymanowskiego. W tym roku w Słupsku będę grał recital fortepianowy i będę miał występ z orkiestrą. No a w przyszłym roku właśnie w Słupsku na Festiwalu Pianistyki Polskiej ma się odbyć prawykonanie koncertu fortepianowego Aleksandra Lasonia. Także ja też pilnuję, żeby to było spójne z każdej, czy nie z każdej, ale z wielu stron, żeby ten świat czarno-białych klawiszy i naszego wspaniałego, romantycznego instrumentu dalej był światem aktualnym, ale żeby właśnie pojawiał się w miejscach ważnych taki koncert fortepianowy dla pianistyki, chociażby pianistyki polskiej. To Piotrze, postawmy w tym miejscu kolejną muzyczną pauzę. Świat tej muzyki fortepianowej, bardzo nam współczesnej, tej powstającej teraz poniekąd w twoich rękach. Cofniemy się teraz nieco na osi czasu do twórczości innych ważnych w twojej działalności kompozytorów, poczynając od Weinberga i jego tria, które nagrałeś w składzie kameralnym. Muzyczne fascynacje Piotra Sałajczyka to także muzyka Mieczysława Weinberga, a my słuchaliśmy części drugiej, czyli skerca z drugiego tria fortepianowego. Piotr Sałajczyk w towarzystwie Szymona Krzeszowca i Arkadiusza Dobrowolskiego. To fragment z waszej płyty, gdzie obok muzyki Weinberga jest także Tansman i Andrzej Czajkowski. Muzyka Mieczysława Weinberga powraca w twojej działalności z piękną regularnością. Powiedz, czy jest jeszcze taka część twórczości Weinberga, fortepianowa, kameralna, która czeka na ciebie, albo na którą ty czekasz? Zdecydowanie odpowiem, że tak, jest. Są to trzy sonaty fortepianowe o numerach 4, 5 i 6, które w tym roku będę rejestrował. Zresztą dla Polskiego Radia, ponieważ Polskie Radio wspólnie z Arte Fundacją wydało w zeszłym roku płytę z pierwszymi trzema sonatami fortepianowymi Mieczysława Weinberga, a w tym roku kolej na następne trzy, więc będzie to taki dyptyk, jeśli można powiedzieć. Oprócz tego Szymon Krzeszowiec, którego przed chwilą słuchaliśmy razem ze mną i z Arkadiuszem Dobrowolskim, gramy w trio. Szymon bardzo chce nagrać sonaty na skrzypce i fortepian Mieczysława Weinberga i do tego też powolutku się zabieramy. Tego materiału jest niezwykle dużo, a czasu niestety jakby coraz mniej. Więc musimy to rozłożyć na jakiś dłuższy okres czasu. Ale to myślę, zabrzmiało tak, powiedziałbym, groźnie egzystencjalnie, ale ja rozumiem, że to związane jest z twoimi licznymi funkcjami i działaniami, które cię pochłaniają. Ten brak czasu. No rzeczywiście, sezon, który się za chwilę rozpocznie, jest wyjątkowo intensywny, ponieważ odwiedzam też wiele miejsc pięknych, jeśli chodzi o koncerty. Jedziemy z Kwartetem Śląskim do Wigmore Hall, gdzie wykonujemy właśnie kwintet. Ten, który też nagraliście wspólnie, prawda? Od którego wszystko się zaczęło właściwie. A to, że to się zaczęło od kwintetu Weinberga, to wtedy właśnie poznałeś tę muzykę? Wtedy się w niej jakoś rozkochałeś, używając nieco poetyckiego określenia? Czy to był przypadek, że akurat kwintet? Tak, tak. Zdecydowanie się rozkochaliśmy chyba z panami z Kwartetu Śląskiego. To była pierwsza płyta, na której znalazł się kwintet i jeden z kwartetów smyczkowych. I ja nie do końca wiem, więc może nie powinienem tutaj mówić na ten temat, czy panowie już wtedy zamierzali nagrywać całą twórczość kwartetową Weinberga, ale pamiętam próby z tym utworem i pamiętam
nasz zachwyt, nasze zdziwienie, że takie dzieło, właściwie bardzo przystające, nie wiem, czy jakoś to dobre słowo, ale jakoś poziomem artystycznym, przystające do kwintetu Szostakowicza na przykład, że takie dzieło jest niegrywane, jest zapomniane. I cóż, udało nam się wykonać kwintet wiele razy i ta płyta otrzymała nagrodę Fryderyka. I od tego zaczęła się moja, ale nie, jestem przekonany, że nie tylko moja, fascynacja tym kompozytorem. No i od tego czasu rzeczywiście z regularnością powraca i do moich programów koncertowych, zarówno solowych, jak i kameralnych. Żal tylko, że Weinberg skomponował koncerty instrumentalne na instrument solowy z orkiestrą, ale niestety nie jest to fortepian. Użyłeś tego tak często przywoływanego porównania Weinberga do Szostakowicza. To stało się takim, powiedziałbym, dość, wybacz, stereotypowym sposobem komentowania jego twórczości. Wielu wykonawców podkreśla jednak, że Weinberg i Szostakowicz to są zupełnie odrębne światy. Jakkolwiek oni byli sobie przecież bliscy i Szostakowicz bardzo pomagał Weinbergowi. Czy rzeczywiście uważasz, że postrzeganie twórczości Weinberga przez pryzmat Szostakowicza jest dobrym pomysłem? Czy właśnie trochę umniejsza tę odrębność Weinberga? Ja myślę, że takie porównanie zupełnie mi osobiście nie przeszkadza, bo oduczyłem się troszkę myśleć o muzyce jako o osi czasu, na które się pojawiają pewne wątki, zjawiska, techniki, tak, i jeśli pewna sprawa już raz istnieje i później zaczyna istnieć drugi raz, to ona się staje przez to mniej wartościowa. Myślę, że rzecz jest o wiele bardziej skomplikowana i to drzewo muzyczne jest jedno, ma korzenie i ma gałęzie, jeśli można takiego poetyckiego porównania użyć, i one gdzieś tam się splatają. Weinberg nigdy nie wypierał się przecież inspiracji Szostakowiczem. To była wielka przyjaźń muzyczna. Oni grali razem wieczorami, pokazywali sobie nawzajem nowe utwory, dzielili się spostrzeżeniami na ich temat. Nawet zdaje się, że zaczęto uważać, że na przykład pewne motywy, zaśpiewy żydowskie w twórczości Szostakowicza mogą pochodzić od Weinberga, że to jest pewna inspiracja w drugą stronę. Jeśli mamy na przykład do czynienia z sonatami fortepianowymi, tymi pierwszymi, to słychać, jak się wykluwa stylistyka, język muzyczny twórcy, że pierwsza sonata jest jeszcze pewną taką mieszanką stylistyczną. Ja nawet bym się pokusiło stwierdzenie, że w wolnej części słychać echo Szymanowskiego, który przecież w przedwojennej szkole kompozytorskiej, na przedwojenną i na powojenną szkołę kompozytorską wywarł wielkie wrażenie. On właściwie był jednym ze współtwórców, prawda, myślenia o muzyce nowej, muzyce XX wieku w Polsce. Więc ja tam doszukuję się takich inspiracji u Weinberga, a druga sonata już taka, to jest chyba rok 42, kiedy on jest w trakcie studiów na Białorusi, jest już zupełnie inna. Ale zdaje się, że tam on właśnie poznał muzykę Szostakowicza dopiero i gdzieś to chyba pani Gwizdalanka pisze w książce, że cytując jego, że to było zderzenie z czymś, co go zupełnie pochłonęło i co zawładnęło jego umysłem. Myślę, że to właściwie nie jest nic złego.
No właśnie, bo w naszym myśleniu pokutuje też taki stereotyp, pewnie ułatwiający wartościowanie zjawisk, że jeśli coś jest wtórne, to jest mniej godne obecności w naszym powiedzmy życiu, czy w jakimś obiegu artystycznym. Więc po pierwsze pojawia się pytanie, czy Weinberg jest jakoś wtórny w stosunku do Szostakowicza, a jeśli nawet, to czy to jest jakiś grzech na tyle poważny, że powinniśmy się tym przejmować? Znaczy powiem szczerze, dla mnie nie jest to jakiś dyskwalifikujący czynnik. Nie byłby. Myślę, że Weinberg, jeśli te klocki są podobne, to on układa zupełnie inne i nowe budowle z tych klocków. I to na poziomie wrażliwości bardzo dobrze czuć, jeśli czytam utwór Weinberga i utwór Szostakowicza, to wyraźnie to jest różne od siebie i potrafię to rozpoznać. Myślę, że Weinberg jest o wiele bardziej liryczny. W taką stronę nawet ciepły, prawda? On bywa ciepły, tak. co jest dla mnie chwilami zaskakującym odkryciem. Tak, masz rację. A Szostakowicz za to jest o wiele bardziej sarkastyczny. Pewien dystans może się pojawiać. Weinberg jest taki właśnie schubertowski. Nawet weźmy drugą sonatę fortepianową, wolną część. No to jest czysty liryzm, tam jest rozpacz i żal. Być może polski, żal być może nie, ale no właśnie, to są cechy już osobowościowe, które są zupełnie różne od cech twórczych Szostakowicza. Czyli przed tobą trzy sonaty fortepianowe i można się spodziewać także te sonaty na skrzypce i fortepian z Szymonem Krzeszowcem. To jeśli chodzi o wątek Mieczysława Weinberga. Piotrze, znowu postawimy teraz pauzę wypełnioną muzyką i sięgniemy po nagranie, którym mnie trochę zaskoczyłeś, bo ja staram się śledzić twoje fonograficzne poczynania i rzeczywiście jest takie nagranie, które gdzieś uciekło z pola widzenia. Nagranie, o którym mi wczoraj przypomniałeś, to są maski Karola Szymanowskiego. Jakoś tak się stało, że one są niby dostępne na rynku, ale nie do końca. Jak to jest? Mogę się wytłumaczyć. To są maski, które właściwie zostały nagrane nie w celu płytowym, tylko w celu publikacji w sieci. Ale było tak, że firma Dux produkowała. Ja myślę, że oni produkują te płyty na rynek azjatycki. Jest seria z kompozytorami polskimi. Penderecki to co najpiękniejsze, Chopin to co najpiękniejsze i jest też dwupłytowy album. Szymanowski to co najpiękniejsze. Nawet pozłacane są te płyty. Po jakichś rozmowach uznałem, że może będzie miło, jeśli te maski tam trafią, więc są tam i tylko tam rzeczywiście. To ja dopytam naszego dwójkowego specjalistę od spraw azjatyckich, czyli Krzysztofa Dziubę, czy w Japonii znają twoje nagranie masek, ale teraz mam nadzieję, że państwo również z przyjemnością fragmentem Don Juana się nacieszą. We fragmencie serenady Don Juana słuchamy Piotra Sałajczyka, który jest gościem audycji Cafe Muza. Przed nami już ostatnia i obawiam się, że trochę zbyt krótka prosta naszego dzisiejszego spotkania. Piotrze, po Szymanowskim jeszcze chciałbym słowo, kilka zdań o Juliuszu Zaremskim i jego muzyce. Muzyce, która ci towarzyszy także od wielu lat i która nie tylko pojawia się w repertuarach twoich płytowych, koncertowych, recitali i tak dalej, ale także w tej chwili jesteś redaktorem wydania nutowego tego dzieł fortepianowych tego kompozytora. I skąd fascynacja Zaremskim, powiedz? I jak dalece musisz taką pracę badawczą podejmować, żeby podejmować się również redagowania partytur? Myślę, że tutaj też zaglądając trochę do kuchni, to nie był mój pomysł, mówiąc prosto, tylko ta propozycja wyszła ze strony
firmy Dux, żebym nagrał wszystkie dzieła fortepianowe Zaremskiego. Okazało się, że jest ich, tych nieznanych, tych niewykonywanych i tych trudnych, bardzo wiele, więc skończyło się na 4 płytach z dziełami opusowanymi i właściwie po kilku latach, po 6, w tej chwili udało się dokończyć, spiąć pewną klamrą całość i nagrać płytę 5 z dziełami nieopusowanymi. Są to dzieła przeważnie młodzieńcze, nawet dziecięce. Jest tam jedna pieśń, jest, zaryzykuję stwierdzenie, że szkic do uwertury Maria według Malczewskiego. Zaremski nie skomponował nigdy tej opery, ale pozostał rękopis uwertury na 4 ręce. Ale myślę, że takim wydarzeniem i punktem kulminacyjnym płyty jest Wielka Fantazja na fortepian, którą profesor Golianek odnalazł kilka lat temu w archiwum Goethego w Weimarze. Była podklejona w jakichś takich teczkach, gdzie była spuścizna po Zaremskim właśnie. No i zostało to wydane. Profesor Tatarski był redaktorem. No i cóż, no i udało się, jest to premiera fonograficzna, jeśli chodzi o fantazję, jeśli chodzi o prawie wszystkie utwory właściwie na tej płycie, to są to premiery fonograficzne. A fantazja jest zaskakująca, bo jest bardzo listowska, bardzo wirtuozowska, bardzo rozbudowana. Właściwie nie potrafię przywołać innego takiego dzieła w polskiej, w historii romantycznej polskiej muzyki, która by przystawała do tej fantazji. Więc myślę, że jest to takie wyjątkowe. Piotrze, przepraszam, że ci przerwę, ale zadzwonił do nas pan Radosław, a ponieważ to jest ostatni moment, żeby oddać jeszcze głos słuchaczowi, to pozwólmy panu Radosławowi zadać pytanie. Panie Radosławie, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Proszę o kompaktową formę. Pan profesor już 20 lat temu miał bardzo ładne dokonania artystyczne. Chciałem przypomnieć, nie wiem, czy to na antenie padło, bo nie słuchałem od początku, że pan obecny profesor, wtedy jeszcze uczeń szkoły średniej muzycznej, wygrał konkurs dla młodych pianistów. To mogło być jakieś 20 lat temu, więc te dokonania artystyczne się pięknie rozwijają. Dziękuję panu profesorowi. Miałem przyjemność też go wtedy 20 lat temu poznać. Piotrze, przy okazji serdeczne pozdrowienia, choć być może mnie nie pamiętasz. Dziękuję za te zwłaszcza wykonania muzyki polskiej, dawnej i współczesnej również. Potrzebne są takie inicjatywy i serdecznie za to przy okazji chciałbym podziękować i życzyć dalszych dokonań tego typu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Radosławie. Właściwie spuentował pan to, co chciałem powiedzieć na zakończenie naszej rozmowy, bo to już ten moment, kiedy musimy się z Piotrem Sałajczykiem pożegnać. Piotrze, ja też życzę ci oczywiście dalszego, wspaniałego ciągu tych wszystkich twoich inicjatyw i działań artystycznych, które można być rosną ci w dłoniach. A na zakończenie proponuję, żebyśmy posłuchali fragmentu niezwykle obiecującego i niezwykle efektownego, otwierającego ową uwerturę do opery Maria, którą zarejestrowałeś na swojej ostatniej płycie. No i cóż, życzę niezwykle udanego i zarazem obiecującego na przyszły rok zakończenia tegorocznego festiwalu Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Piotr Sałajczyk był gościem audycji Cafe Muza. Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała i realizuje nadal program. Wiktor Wysocki realizował wizję, a Karol Furtak odbierał od państwa telefony i był wydawcą tego spotkania. Andrzej Sułek, kłaniam się. Do usłyszenia.